Witamy Państwa tym razem nie z padoku, ale z poddaszku przy padoku, ponieważ burza nam się zaczęła nad Służewcem, ulewa, a naszym gościem jest trener Emil Zachariew. Witaj Emil. Dzień dobry. Za chwilę wystartuje Harley de Soleri, czy Harley Davidson to będzie, tak odpali tutaj przeciwnikom? Trochę pogoda szwankuje, ale to raczej nie powinno mu przeszkadzać. Myślę, że z wyścigu na wyścig będzie coraz lepiej. Nie wiem, Mark, ale powinien być w rozgrywce. A następnym wyścigu powinien być jeszcze lepiej, bo jest fajnym koniem. Tak, bo tej konie niektóre dużo biegały, a on dopiero drugi raz w życiu pobiegnie. Ten pierwszy start powiedzmy taki średni, ale zakładam, że się spodziewałeś, że on właśnie z każdym startem będzie lepszy. Pokazuje potencjał na treningach? Tak, pokazuje potencjał, tylko wszystko trzeba bardzo ostrożnie, żeby zniechęcić konia, bo to jest najłatwiej go szybko przygotować na jeden wyścig i do widzenia. A tak stopniowo i do przodu. Duży spokój trenera Zachariewa. Emil, masz kilka koni niezłych, które mają w nazwie Solari. Zdradź, skąd są te konie, od jakiego właściciela, jak złapałeś kontakt? To znaczy, nasz właściciel Marc Dermont się skontaktował właśnie ze stadniną we Francji, tam gdzie są wyhodowane. Po dłuższej rozmowy, negocjacji i w końcu się zdecydowaliśmy ich kupić. Czy są wśród nich takie konie, które mogą się pokazać w większych wyścigach pozagrupowych? Tak, uważam, że Mazzolari ma potencjał na dobrego konia i też trzeba wszystko bardzo ostrożnie, żeby go nie zniechęcić. Trenujesz i w Araby, i w Olbluty. Dzisiaj Marcus Aurelius pobiegnie w ostatniej gonitwie. To koń, który się pokazał wiosną bardzo dobrze, wygrywał wyścigi. Spróbowałeś go w nagrodzie Kozienic, bo mówiłeś, że pod kątem ewentualnego zapisu do Wielkiej. No okazuje się, że niestety jest niezłym koniem, ale ta czołówka to chyba troszkę jednak za wysoko dla niego. Tak, po pierwsze on jest, tak uważam, jeszcze późniejszym koniem. On dojrzewa cały czas. A te trudne wyścigi mogą go tylko wykończyć. I powinniśmy biegać tam, gdzie jest jego miejsce, w jego grupach. Jest trudnym koniem do prowadzenia, bo trochę z główką jest nie w porządku, ale przy dobrym układzie wyścigu powinien rozgrywać każdy jeden wyścig, który będzie biegał. W jakiej jest formie? Nie odczuł tego startu w nagrodzie Kozienic? No on tam tylko się przykiętrował, tam nawet nie brał udziału w wyścigu, no to nie masz czego się zmęczyć. I dlatego zdecydowaliśmy tak szybko go zapisać. Jak widzisz się jego szansę, kto tam jest groźny, taką dosyć mocną chyba stawkę, jak na wyścig grupowy trafił. Tak, ale on też nie jest słaby. Emil, jest w twojej stajni jeden koń, który jest wielką nadzieją twoją i właścicieli. Hazard, bo jest półbratem francuskiego wicederbisty Bicroca, który ostatnio zrobił zresztą bardzo dobry wyścig w Deauville, drugie miejsce do Inspiral, do wspaniałej córki Frankela. Wiem, że od właścicieli, od ciebie, że zapisaliście go do wyścigu w Deauville za 200 tysięcy euro dla debiutów. Niestety jakaś drobna infekcja chyba tak przeszkodziła w tym wyjeździe. Powiedz, co się stało, jak się teraz czuje Hazard? To znaczy tam 10 dni przed wyścigiem zaczął mi trochę schodzić z ciała, czyli chudnąć. No szukałem tą przyczynę, okazało się, że drobna infekcja jest, która już jest usunięta, już nie istnieje, ale nie można tak szybko powrócić do formy lub załadować konie na 2000 km i brać udział w tak trudnym wyścigu, mimo że są debiuty, bo tam są wyselekcjonowane konie do tego wyścigu na maksa. Uważam dalej, że też pojadę na debiut tam, tylko on musi wrócić do siebie, dojść do pełnej swojej formy i jedziemy. Jest dobrym koniem. Właśnie, jak na tych treningach się prezentował? Jakiego to jest raczej ciągły, szybki koń? Jak ty go oceniasz? Na dzień dzisiejszy uważam, że jest do 1800 metrów max. Aha. Ale w takim trudnym wyścigu. A pod względem budowy, jak on się prezentuje? Nie jest podobny do Bicroca, jest trochę delikatniejszy, może na dzień dzisiejszy, ale prawdopodobnie się rozbuduje jeszcze trochę, jak zacznie biegać. Powiedz, jakie jeszcze nadzieje na ten sezon, bo widziałem w zapisie na następny tydzień, jest twoja wielka gwiazda, czyli Emiliano Zapata, ale poniesie aż 65 kg, poradzi sobie z taką wagą w wyścigu sprinterskim nagrodzie Dirlipa? Pierwszy raz się spotykam w życiu, w historii wyścigów konnych w tak dużych wagach. W tak dużych wyścigach, bo to są konie, które osiągają ogromne prędkości. Czegoś takiego pierwszy raz widzę, żeby nóż 65 kg sprinter w takim wyścigu. Te konie powinny być oglądane przez cały sezon, być zdrowe, a nie ich ładować po 65 kg.
Nie wiem, skąd ten przepis znalazł. Nie wiem, kto sformułował ten wyścig taki. To jest po prostu nie do puszczenia. Nie wiem, gdzie pobiegnie. Czyli albo można ominąć wyścig, albo tutaj apel na przyszły sezon, żeby te wyścigi dla sprinterów ustawiać kategorii A lub specjalne bez nadwag, tak? No są szereg możliwości, no nie można tak niszczyć konie. To nie są konie czwartej grupy, które biegają wolniej, oszczędzają się, do tego biegają czwartej grupy. To są konie, które biegają na maksa. Jeśli ich lodowość takich, to jest niedopuszczalne. Znowu Jenny of Success, jego taka odwieczna rywalka. Podziwiasz chyba tę klasę, jakie ma serce do walki. No tak, ale też 64 kilo. Tam jest trzylatka, która nosi 64 kilo. No ludzie, no gdzie ty jesteśmy? My się cofamy, nie wiem gdzie. No dobrze. Myślę, że to jest akurat do zweryfikowania i poprawienia w programie. Emil, to czego ci życzyć na tą dalszą część sezonu? Spokoju. Spokoju, dużo spokoju i zdrowia. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Zapraszam po więcej wyścigów, więcej relacji i jeszcze więcej koni na kanale Tor Złóżewiec.